Ciekawe, kto z oglądających zgadnie, gdzie dziś kręcimy. Ktoś powiedział majątek Rutka w Puchaczowie i ma rację. W dzisiejszym filmie zobaczymy bydło białogrzbiete, kozy sandomierskie, owce wrzosówki, gęsi biłgorajskie, koniki polskie i wywożenie obornika z obory. Od tego zaczniemy. Pan Zbigniew Kołodziej, właściciel majątku Rutka, zamówił specjalną firmę, która pomoże mu oczyścić budynek krów. Nie ma tutaj wylanej posadzki z betonu, przez lata dużo się nazbierało warstw i teraz trzeba to wywieźć. A za oborą rozciągają się łąki, gdzie pasą się moje ulubione zwierzęta, czyli kozy sandomierskie, koniki polskie i bydło białogrzbiete. Stado konika polskiego jest wypasane na innej łące, a tutaj przybywa klacz Trakcja, jedna z najstarszych kobył w majątku Rutka. Urodziła się w 1999 roku, więc ma już 25 lat. Inne klacze w tabunie ją odpędzały od pożywienia, dlatego hodowca zabrał ją tutaj, żeby wróciła do dobrej formy. Przy jej boku pasie się jej źrebak, klaczka Tosia. Tosia to bardzo ciekawski konik. A wszędzie dookoła są kozy sandomierskie. A dzisiaj filmujemy kozy w majątku Rutka. Jest to chyba największe stado kóz, jakie widziałam w Polsce. Ów stado liczy 56 matek w programie ochrony zasobów genetycznych, a całe stado liczy 200 sztuk, w tym kozy z licencją roczne i małe koźlęta z tegorocznych wykotów. Do tego są jeszcze kozły. Podchodzę do klaczy Trakcji. A na jej głowie stado much zrobiło sobie ucztę. Muszę je zabić. Od razu konikowi lepiej. A koło nas jedna klacz konika polskiego. Jest tutaj ze swoim źrebakiem. W majątku jest duże stado koników polskich. I niestety ta klacz była najsłabsza. Została odpędzona zawsze od jedzenia. I dlatego jest tutaj osobno na łące krów i kóz. Tutaj wraca do formy. Ktoś tu się ze mną przyszedł przywitać. O, cześć. Stado małych przeżuwaczy ruszyło do przodu, wprost na Tosię. Ale ona nie lubi ich towarzystwa i pogoniła je. Zbliżyły się troszkę za blisko do niej. Tosia lubi rządzić i znowu idzie je pogonić. A z tyłu mamy wybieranie obornika. Przechodzimy do bydła białogrzbietego, moich ulubieńców. Krów obecnie jest 15 w stadzie. Część z nich leży i przeżuwa pokarm, tak jak Malwa. Krowa Blanka leży pod płotem, jest to córka Branki. Niektóre sztuki wstają i idą na popas, tak jak krowa Petrima. Kto to tutaj jest? Niuniuć. Cielaczek. Jaki cielaczek. Jak dla tego cielaczka, to podszedłem za blisko. Musiał wstać, a teraz się przeciąga. No jest krówka Niunia. Ja chleba nie mam, to się nie przyjdzie do mnie przywitać. Niunia! Niunia! Ej, popatrzcie chociaż na Niuśka. Aha. A na tym ujęciu mamy trzy rasy zachowawcze. Bydło białogrzbiete, koniki polskie i kozy sandomierskie. Niesamowite miejsce. Krowa Głąba. No chodź tu, muśka, ty ma krówko, ty. Tak, ty. Chodź tu, dzikusie jeden. Teraz cię pogłaskam. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu, ty typie mięsny, chodź tu. Chodź tu. O! Gepunka. To już jest czwartego cielaka, gdzie miała, albo ma już od jałóweczki, więc tam, albo od cielaka, no bo to miała chyba rok. A to jest nowa koleżanka w stadzie, chyba wiosna, czy coś takiego. Cześć, Mećka. Po prawej pasie się ulubieńca pana Kołodzieja, krowa Ruta.
a obok niej stoi jej córka, Rudawka. Jako jałowica została czempionem pierwszej krajowej wystawy bydła Białogrzbietego w Łężu. Zostawiamy bydło i powoli będziemy się kierować do budynku. A mała Tosia już przyszła do swojej mamy. Oddali kopalnia Bogdanka. To ujęcie daje pogląd, ile tutaj zwierząt się pasie. Jesteśmy w oborze. Trwa karmienie zwierząt. Tutaj są trzymani dwaj synowie Brutala, Brutus i Burger. Brutus trafił do Krasnego na oddanie nasienia, a Burger był jego zastępcą, gdyby Brutus nie chciał oddać nasienia. A oto ojciec tych dwóch buchajków, Brutal. Jest to nowa, kolejna linia buchajów białogrzbietych. Na swój okólnik wracają kozy z wypasu. Majątek Rudka jest to miejsce, gdzie została ta rasa odbudowana, bo groziło jej całkowite wygnięcie. Dzięki ciężkiej pracy hodowlanej i wybieraniu i zostawieniu do rozrodu coraz lepszego materiału genetycznego, mamy teraz stado kóz sandomierskich liczące 200 sztuk. Pan Kołodziej pomaga innym hodowcom tworzyć ich własne stada tej rasy. Wprawne oko czujnego oglądającego na pewno wypaczy barana wrzosówki. Chodzi razem z kozami. A co to za koza? Co to za koza? Kogo ja tu mam? Mam kozę? Kolejną mam kozę. O, ta jest niegrzeczną kozą. I też jest łobuz. Ramzes 16. A jest coś po tej, jak ona się nazywała? Wetka? Koziołki były. Nie, Wetka już nie żyje. Tak, tak, tak. Tylko myślałem, że coś jest. To jakieś znaczy, to wnuki już są. Pokażcie. Wetki. To jest Ramzes 16. Idź stąd z tych rupieci. Sto jest? Albo więcej. Sto to starych jest. Drugie 100 młodych. Czyli 200 kóz tutaj jest. 200 w sumie z młodzieżą, z kozłami 250 sztuk. A bo kozów jest... 25 samych kozłów tam jest. Kto tu nie zjada? No. On na smoczku był? Tak, tak. Takie o te przychodzą, to takie smoczkowe właśnie. To jest mała koza. A ona jest córką której? Ona jest primy córką. Tej... A, bo tak, tak, tak. Nowa wiosna, tak? Nie, brzoza. Aha, brzoza. A tak, bo brzuska brzoza, tak. Czyli to jest 16-letnia krowa, tak? Tak, z 2007 roku. Wymię napuściła. Śluz jest, to jutro będzie cielak. Dzisiaj będzie. Bo ta maruje i dlatego tak łazi za nią. Idź. Ale to jest uparciu. Mnie się podoba to. Krowa? Jaworka. A cielak? Z jagną. Jaworka jest 2008, córka i jaka, pierwszego byka białogrzbieta. Ale zaraz, zaraz, to ona jest matką buchaja? Nie. Jest, ale promyka. Tak. Jest, matką promyka. To jest matka promyka. Może pan Gza zabić jej na boku? Bo ona ucieknie, jak ja zabiję, a mi aż szkoda jej. Gza. Widzę, tylko że... Dobra, to... śmiało tam podejść, ten cielak nic mu nie będzie. Dwa zabite. Ciepło. Pochlało ją strasznie. O, biedna krówka. A ten nic. Ale fajna ta jałóweczka. Bardzo ładna. Nie, taka... Nie bój. I taki ładny pas ma. Zostało przywiezione siano na pastwisko i krowy zaczynają biec w jego kierunku. Jest tu jedna krowa wyścigowa o imieniu Gepunka, córka buchaja Gepard. Kiedy przyszły silniejsze sztuki do siana, ona stwierdziła, że zadziera ogon do góry i biegnie dalej, do wodopoju. Tych
Kulka to ten, koń wyścigowy. To jest taka krowa galoper. Ledwo wszedłem na okulnik, a Gepunka już biegnie z powrotem. Leci. I już jest na pastwisku. A przy wodopoju została tylko krowa Brzoza. Hej, słodziak, ja już. Idziemy na pastwisko koni, tam są również kozły. Wybieg koników polskich ma 10 hektarów. Ten ostatni to jak się nazywa? Czesiek. Czesiek to jest, nie? Czesiek, Szon, Słodziak, Jasiek, Grimek i Trójbarni. Ale ma taki, dominuje co, ten Czesiek? No on dlatego roga stracił jak pierwsza. Jedna stoi koło mamusi, druga stoi koło mamusi. Proszę nie przeszkadzać mi, wiedzieć. Klacze niedawno się wyźrebiły i teraz wszędzie są źrebaki. Tu stare zostały, takie duże. Chodź, nie wziąłem ci nic. Konie też dostały siano i teraz grzecznie dookoła balata stoją i skubią. A to jest młody ogierek Raven, który został ujeżdżony i zostanie w gospodarstwie. Obok stoi jego ojciec, ogier Hel. Na razie jeszcze Hel nie wypędza go ze stada, ale niedługo młodego ogierka trzeba będzie stąd zabrać. Jedna z klaczy zostawia balot siana i idzie do wodopoju gasić pragnienie. Kozy przez konie nie są dopuszczane do siana, muszą poczekać na swoją kolejkę. Ale rzeczywiście, pełno tu kozów. Ponoć w gospodarce jest ich aż 25. Te tutaj na łące to nie wszystkie, zobaczymy jeszcze zamknięte w budynku. A klacze migrują od jednego balotu do drugiego, nie mogą się zdecydować, które siano im bardziej smakuje. Wracając do gospodarstwa, przechodzę koło wybiegu gęsi biłgorajskich. 400 ptaków tej zachowawczej gęsi mieszka w majątku Rutka. To jest też 9-letnia krowa. Mam, no teraz to mam niewiele, bo tu jest 21 sztuk. 15 teraz sprzedałem. 10 poszło aż do czarnego Dunajca. Na utworzenie nowego stada. Pan kołodziej oprowadza po swoich włościach gości, którzy przyjechali do agroturystyki. W majątku jest przygotowane 7 pokoi dla osób, które chcą odpocząć na wsi. A ja idę w kierunku obory. Zwierzęta na noc kierują się same tutaj. Urodziwa jałówka Gracja od Gepunki bardzo podobna jest do swojej matki. Jej ojcem był słynny Buchaj Promek, również hodowli pana kołodzieja. To jest ten kolega. Bardzo lubię jej Buchajka. Synka, czekaj. Spróbujemy cię tak nakręcić. Chodź tu, koleżanko. Ej, Ninia. Malwa. Malwina. Chodź. Chodź, chodź. Ta krowa ma się cielić, ale coś oszukuje. Jest to krowa Branka, która ma już 16 lat. Pan kołodziej nalewa wodę swoim podopiecznym. Klacze nawzajem się drapią. Tak robią tylko zaprzyjaźnione zwierzęta. Mamy tutaj matkę z córką. Konie, które się nie lubią, nigdy nie będą się tak skubać. A do tego ten piękny zachód słońca. Dwie najpiękniejsze krowy tutaj. To Prima i Gepunka. Czyli to jest jaworka. Córka piastunka. Córka piastunka. To chyba jedna z pierwszych, nie? Tak, 11 rok jest urodzenie. 2011, no, a to jest Gepunka. Tu Gepunka. Tu jest Gepunka i to jest córka piastunki. Piastunki. I Gepunki córka to jest... Greta. Greta, oj. A dobra, czekaj. Gracja, przepraszam. Gracja, dobra. To pan sobie je wygania, tak? Ja tu stanę, będę otwierał i ta... Ej, bo z powrotem ta... Ty tu siedź. Ta otwarta furtka do obory to była pułapka. Hodowca chciał, żeby weszła tam Gracja. Niech pan chwilę poczeka. Bo się latuje i ma być kryta Brutusem. Weszło jeszcze kilka innych krów. One będą wyganiane. Idź.
Idź, idź, ej! Spróbuję wygonić malwę, ale ona to jest istny człowiek. Wypad. Przybiegła Gracja. A pan kołodziej wypuścił już Brutusa. Głośno zaczyna ryczeć. W oborze została jeszcze Gepunka, matka Gracji. Dobra, ja stanę tu, żeby tam nie pobiegła. Aha, to tam ma iść, tak? Czy stanąć tu? Ej, ej. Brutus od razu zabiera się do pracy. Brutus w końcówce roku 2023 był w MCB Krasny, gdzie oddał nasienie. Teraz dostępne jest ono dla hodowców w całym kraju. Tutaj na nagraniu Bucha jest jeszcze mały, ale w następnych moich filmach zobaczycie, jak urósł. Ma piękną, nieprzerwaną, szeroką pręgę, ciągnącą się od śluzawicy aż po zad. Czy może jeszcze jest? Nie, no to jeszcze jak daje się kryć, to jest ok. Brutus wiele razy powtarza krycie. Dzisiaj było wybieranie obornika i teraz jest trochę niższy teren tutaj. Jutro zostanie nawieziona już tutaj słoma. Na noc ta para zostanie zamknięta w boksie. Teraz spróbujemy je tam zagonić. To może tą bramkę weźmiemy, co? On za nim pójdzie. W przypadku krycia należy zachować dwa wolne pokolenia pomiędzy pokrewieństwem. Ona zostaje, czy do nas sprzedasz? Nie, no została, została. Także zostaje. Nie Gepunka, nie Gepunka, tylko... Gracja. Gracja, Gracja. Trochę poddenerwowana, że zamknięta, co? No, tak. No, ale... Nie zamykana była w końcu. I tak. Siedź do rana. Nic jej nie będzie. No. On taki zazdrosny bardzo, nie? Coś, do dziewczyny ci zabrali. O, już tu aż rogiem poszarpał. Ze wściekłości. To jutro jemu obornik już też będzie wybrany u niego? Tak. Kolejny poranek w majątku Rutka. Gospodarz, pan Zbigniew, idzie sprawdzić na pastwisko, czy krowa Branka się wycieliła. Ona stoi i przeżuwa. Wymiena puściła, ale cielaka jeszcze nie ma. Trzeba cierpliwie czekać. Stado wstaje i idzie w kierunku obory. Czas na poranny dój. Krowa Ruta ze swoją córką Rudawką. A to się śpi w sianie. Krowy głośno oznajmiają swoje przybycie. Coś przepięknego stado z białymi pręgami na grzbiecie wchodzi na okulnik. Pan Zbigniew wypuszcza Grację z boksów Brutala. Na jej powitanie wychodzi jej matka Gepunka.
i za chwilę przegania tam jego brata Burgera. Ten radośnie podskakuje. Burger nie wie, jaka jego przyszłość jeszcze czeka. Mogę wam zdradzić, że został sprzedany do zwierzyńca. Tam będzie w stadzie rozpłodnikiem. W miarę bezproblemowo przeszedł przepęd Burgera. Dój dziś odbędzie się na korytarzu. Krowy powoli wchodzą, wołane przez gospodarza. Dopóki nie zostanie wybrany cały obornik i nie zostanie nawieziona nowa słoma, będą dojone tutaj, ręcznie. Jeszcze jedna. Uciekam sobie. Nie. Uciekaj stąd. Gdzie jest? Gdzie jest? A która? Głąba. Głąba stoi przed nami, za tymi dwoma czerwonymi krowami. I już lisznotka. Głąba wchodzi do obory. A każda z krów, która weszła do obory, znalazła coś tutaj do jedzenia. I to jest jej stanowisko. Tu wiele czynności jest wykonywanych w tym samym czasie. Teraz gospodarz wygania kozy na pastwisko, aby móc w spokoju napędzić koryta. Moje pierwsze skojarzenie na ten widok to żywa rzeka kóz. Ruta już wydojona. To bo Kiowa by jeść chciała. A w tym samym czasie trwa dój ręczny. Akurat jest dojona krowa głąba. A tu chyba końcówka, co? Tak, ja się kończę. Akurat ona posiada bardzo prymitywne wymię. Wóz paszowy, no wózek, albo koliba, już jest napełniona karmą. Nie mogę zdradzić przepisu na tą wysokobiałkową papkę, ale mogę powiedzieć, że ma bardzo prosty skład. A zwierzęta za nią szaleją. Przecież nie dałyby blać tego żarcia. Wszystkie koryta już napełnione. Można iść po kozy. A one już prawie sforsowały główną bramę. No i razem Ramzesik utknął. A konik polski robi porządek. Pan kołodziej poszedł odpędzić konie. A kiedy one już odeszły, otworzył bramę, żeby wpuścić kozy. Chodź, wiemy. Wiemy. A te ruszyły tłumnie. Stratowałyby wszystko, co stanie im na drodze, żeby dostać się do jedzenia. Kto je policzy? Teraz wyjaśniło się, dlaczego było tak dużo koryt. Przy każdym korycie jest po kilka par rogów. Silniejsze zwierzęta odpędzają od karmy słabsze i dlatego tak dużo jest koryt. Pożywienie znika w mgnieniu oka. Które jadą do Łęża, tylko nie ten, ten nie. Gdzie jest ten? Łężyk, chodź, chodź mamusi. Nie do Łęża, gdzie to jadą? Były w Łężu, teraz jadą do Końskowoli do Sitna. To jest Ścinka? Ścinka. I ona założyła linię tych brunatno-srokatnych. Ma 6 córek w stadzie. Trawka, przykładowo, tymotka, tamaryszka, tymianka. To są wszystko jej córki. To też jest jakaś córka tej? Tak, tak, to jest ta wnuka. Córka i mama słodziaka. Cała rodzina. Ale bardzo fajne są takie, no, wyrównane. Klakier wyloguje się na sianie. A my idziemy do budynku, gdzie jest część kozłów sandomierskich. Nakarmimy je. Pan kołodziej zostawił aż 25 sztuk kozłów, by spośród nich wybrać najlepsze rozpłodniki. Dwa najsilniejsze już jedzą, a reszta młodzieniaszków już przybiega. Z podwórka słychać krzyki gęsi biłgorajskich. Ice z
2016 roku. Ale ten co jest? Z macierzy. I jego syn z 17 roku, najstarszy, również kozioł z wychowanych. No, przychodzi do ogrodu, kwiatki zjada. No to makabra. Przyszedł Kamil wziąć pana kołodzieja, doglądać stada. Tak się nazywa? Mała Jagna. Ale krowa? Jaworka. A to z Jaworka. Ona matką któregoś tam Buchaja jest. No. Tu krowy. A tu kozy. Zauważył, że jedna kózka chodzi za ogrodzeniem. Trzeba ją zagonić z powrotem do stada. Pan Kamil woła ją, a ona idzie za nim. Otwieraj bramę. Wołaj go, Kamil, bo on nie pójdzie. Pomysł jest następujący. Podnieś siatkę do góry i koza przejdzie pod spodem. Na początku zwierzę nie chce, a po chwili samo przechodzi. I już biegnie do stada. Wiem z pewnych źródeł, że płot będzie zmieniany. A przed nami kozia Gosia, chyba najładniejsza koza w stadzie. Kozioł Icek z 2016 roku dostał się do zapasów. Pan kołodziej pozwala mu się najeść do syta. To jest jeden z jego ulubieńców. A oni już dzisiaj nie wybierają, tak? Nie, bo w ogóle dopóki słomy nie będzie, to on tu nic nie może zrobić. Słoma zostanie narzucona do obory i znowu wyjdzie maszyna wyciągać dalej obornik, żeby się nie ślizgać. Wczoraj Gracja była kryta Brutusem, a dzisiaj jej matka Gepunka jest kryta Brutalem. Tu gody wyglądają zupełnie inaczej. Może to jeszcze troszkę za wcześnie, niepełna ruja, byk musi odczekać swoje. Jak nie chcę tego zostawić z tym łańcuchem, Krzysztof. Później będzie ciężko założyć. A pan kołodziej ściąga łańcuch bykowi. Trzeba mieć dużo odwagi i znać zwierzę, żeby podejść do niego. Wiem z doświadczenia, że Buchaje są nieprzewidywalne. Nieraz mi któryś pogonił na łące. Dalej, psiku. Teraz wołam do spiżarni, zrobiła koza z trojaczkami. Jest to koza wystawowa. Spróbuję je zagonić. Taka praca. Siedzę i pilnuję. Skoku. Czas mija, a skoku jak nie było, tak nie ma. I nie będzie. Gospodarz dał im słomy i Brutal zaczął się nią bawić, nie w głowie mu Gepunka. Zmienia miejsce filmowania. Idę zobaczyć na pastwisko, co tam się dzieje. A właśnie została przywieziona przyczepa świeżo ściętych gałęzi. Dla kóz oznacza to prawdziwą ucztę i wspinaczkę.
Niektóre z nich spięły się na czubek sterty i skubią liski z samej góry. Chyba nic nie zostawią dla krów. Nawet baran wrzosówki dołączył na tą niecodzienną ucztę. A tu mamy kolegę. On się nazywa Ramzes 16 chyba. Chodź tutaj. Chodź tu do mnie. Branka leży, a koło niej coś jest. Co to może być? Pójdę sprawdzić. To cielak, ale halo, halo, gdzie jest biały pas na plecach? Już tłumaczę. Co się okazało, kiedy zrobiono badania genetyczne, to wyszło, że cielak jest po Buchaju holsztyno-fryzyjskim. Po sprawdzeniu okazało się, że zostały pomylone słomki do inseminacji. Ta po Buchaju białogrzbietnym leży nadal w kontenerze. Czasami takie błędy też się zdarzają. Branka nie mogła być pokryta Buchajami w gospodarstwie ze względu na pokrewieństwo. Matka wstaje, a ciele zaczyna szukać szczyków, chce sać. Jeszcze za bardzo nie wie, gdzie to jest. Przychodzi Filip, wnuk pana kołodzieja, chce zobaczyć malucha. Najchętniej by go pogłaskał, ale krowa zabiera malucha. Ciele jest rozchwytywane, wszyscy chcą je zobaczyć. Branka nie jest w programie ochrony zasobów genetycznych, jest krową na zastępstwo. Gdyby któraś z krów z dwunastki, która bierze udział w programie, wypadła, ona wchodzi jako jej zastępstwo. Krowa cicho pomrukuje, a ciele szuka wymienia. Kilka prób i w końcu kieruje się w dobrą stronę. Jest bardzo nerwowo, czy on znajdzie wymię, nauczy się sać, czy trzeba będzie mu pomóc. Ale maluch w końcu zaczyna ssać sam. Całe szczęście. Przed wybiegiem gęsi pasie się na łańcuszku, bo zjadał kwiatki, koziołek i cek. Zaglądamy do burgera i Brutusa. Powiem wam, co się stanie z tymi Buchajami za 8 miesięcy. Brutus został zamieniony z panem Sobczukiem na Wigora, a burger trafił do zwierzyńca. Z kółkiem jest Brutus. Aha. Ale podobne bardzo, nie? Ale też dorósł ten drugi, też taki duży się zrobił, nie? Nawet jakby większy był. A był wtedy mniejszy. Właśnie trafiliśmy na porę lunchową tych byków. Rudawka jest w wysokiej ciąży, za miesiąc się wycieli. Co tam miała oweczka? Takie sceny lubię najbardziej filmować. Branka prowadzi swojego nawet niejednodniowego cielaka, a za nią podąża ciekawska Tosia, która chce się z nim koniecznie pobawić. Co nie za bardzo podoba się Brance. Dla przypomnienia, Tosia to źrebak konika polskiego. Branka to doświadczona krowa, urodziła się w 2017 roku, czyli ma już 17 lat. Branka w swoim życiu odchowała już 14 cieląt i wie, że cielak jest za mały, aby mogła do niego przyjść Tosia, i odpędza ją. Reszta stada znalazła gałęzie i zaczynają się nimi zajadać. Takie maluchy zwykle ukryte są w wysokiej trawie i dużo śpią, budzą się tylko na karmienie. Jeśli oczywiście pozostają razem z matką. Ta klaczka konika polskiego to sprytne zwierzątko. Tosia obrała nową technikę, jak niby nigdy pasie się tutaj i powoli z głową opuszczoną w dół zbliża się do krowy z maluchem. Trafiła tutaj przez czysty przypadek. Branka nie jest tak naiwna i bacznie się jej przygląda. Gotowa jest ruszyć w obronie malucha. Odprowadza klaczkę spojrzeniem. Reszta stada pasie się spokojnie obok. W tym czasie gracji między racicami utknęła gałęź. Na szczęście udało się jej z niej uwolnić. Tosia całkiem przypadkowo przechodzi teraz w drugą stronę. Ups, trochę się wycofa i teraz pójdzie naokoło. A krowa Augusta grzecznie pasie się. Uwielbiam tą klaczkę, nie odpuszcza. Ale Branka już ma dosyć.
Za chwilę ją pogoni. Nie ma co się dziwić takiemu konikowi. Na łące nie ma co za dużo robić takie młode zwierzę. I taka nowość jak nowy cielak wzbudza w nim bardzo dużą ciekawość. Chce mu się lepiej przyjrzeć, poznać go. A młodziak stwierdził, że się w końcu położy i pójdzie spać. Tak jak na małego cielaka przystało. A pan kołodziej przepędza stado kóz. Zagrody dla bydła idą na swój wybieg. Jest to prawdziwa rzeka kóz. Pomyślcie, ile czasu zajmuje wydojenie całego stada. Po chwili wstaje i szuka wymienia matki. Jeśli jest tak dużo zwierząt, każde zadanie trwa bardzo długo. Proszę zobaczyć, ile trwa sam przepęd. Z jednego miejsca na drugie. A mały cielak zaczyna muczeć. Szuka mamy. Zgubił się. Ona jest za nim, on jej nie widzi, ale ona zaczyna od razu do niego muczeć i podchodzi do niego. W pobliżu jest oczywiście Tosia. Ciele zaczyna ssać matkę, a Tosia nie odpuszcza. Zawsze jest w pobliżu. Hodowca, wypędzając kozy, zamknął bramę, a wtedy w oborze była krowa Gepunka. Teraz chce się dostać na pastwisko. Pomogę jej, otworzę bramę. Brama znowu jest otwarta i całe stado udaje się na okulnik. Chyba kozy jeszcze się nie zorientowały, że też tu mogą wejść i zdemolować krowie włości. Branka ze swoim maluchem też chcą wejść na okulnik. Ale cielak nie za bardzo wie, co tam jest i boi się przejść przez bramę. Krowa go nawołuje. Ale maluch zawraca. Nie chce tam wejść. Podchodzi do niego krowa Niunia, chce go powąchać. Branka od razu reaguje. Chce go zabrać. Do obory została nawieziona słoma i krowy przyszły sprawdzić, co tam się dzieje. Czy nowy wystrój im pasuje. A to się bawię. Jezu, cielak dopchany do matki. Jeszcze kawałek. No idź tam za nim, bo chcę iść do niej tylko. Brama zamknięta, ciele musi zostać razem z mamą na okulniku. Ostatni dzień pobytu w majątku Rutka. Próbuję nakręcić czołówkę. Dzisiaj odwiedzam moje ulubione stado. Jest to stado w majątku Rutka, bydła białogrzbietego. Bydło białogrzbiete dorasta od 125 do 135 cm w kłębie. Krowy osiągają wagę w przedziale od 600 do 700 kg, natomiast buchaje mierzą zazwyczaj od 135 do 140 cm i osiągają masę ciała od 700 do 800 kg. Najczęściej, bo 80% populacji, jest umaszczone czarnoboczyście, rzadziej, bo tylko 20% czerwonoboczyście. Cechą charakterystyczną jest biały pas, który biegnie od śluzawicy przez głowę i grzbiet aż po samą nasadę ogona. Zazwyczaj biała pręga rozszerza się na zadzie, a jej brzegi są nieregularne i wyglądają na poszarpane. Ich nogi i brzuch są białe i nakrapiane. Śluzawica jest zawsze w ciemnym kolorze. Zarówno krowy, jak i buchaje cechują się masywną budową ciała, mają duże, ciężkie głowy, prostokątne tułowia i krótkie, silne nogi. Jest to typ bydła mleczno-mięsnego. A z tyłu za bydłem na łące zebrały się bociany. Na sejmik to jeszcze za wczesna pora, pewnie są to kawalerowie. Kolejna grupka tych ptaków usadowiła się na pryzmie. Sielanka trwa w najlepsze dziś na pastwisku krów. Niestety ja zaraz muszę wracać do Wrocławia, ale przed moim powrotem pojadę z panem kołodziejem do Końskowoli na wystawę kóz sandomierskich. Pan Zbigniew szykuje kozy, które pojadą na show, m.in. Liska ze swoimi trojeczkami. W Końskowoli były prezentowane również konie zimnokrwiste. Na pokazie było kilku hodowców tej rasy ze swoimi zwierzętami.
Pan Kołodziej zabrał tam 20 swoich kóz, w tym gosie z dwoma córeczkami i Liskę z trojaczkami, dwie dziewczynki, jeden chłopczyk. Kozy prezentowane tu były w różnych typach barwnych. Pan Zbigniew Kołodziej wyprowadza swoją kozę Gosię na ring z jej dwoma córeczkami. Najpierw powolne przejście w prawą stronę, później w lewą stronę, a koźlęta podążają za swoją mamą. Pięknie się prezentują. W szczególności kozy przypadły małym dzieciom. A na ringu jest spory ruch, inni hodowcy też prezentują swoje kozy. Pan Zbigniew wyprowadza kolejną kozę, Liskę, z jej trojaczkami. Teraz będzie prowadził aż 7 kóz swojej hodowli. Końskowola i jej okolice słyną z uprawy róż. I ja sobie sprawiłem taką jedną różę do swojego ogródka. Będę miał pamiątkę. W lutym 2024 roku odbyło się walne zgromadzenie Polskiego Związku Hodowców Bydła Białogrzbietego. Serdecznie gratulujemy. Na którym została przyznana pierwszy raz nagroda Hodowcy Roku za rok 2023, którą otrzymał pan Zbigniew Kołodziej. Gratulujemy. Szanowni Państwo, tutaj w sumie wybór mieliśmy tylko jeden, nie było żadnych głosów innych. Pan Zbyszek jest osobą, którą wszyscy Państwo znają, który oddaje całe serce dla Białogrzbietów, jest zawsze rzetelny, nikogo nie oszukuje. Zawsze to, co sprzedaje swój materiał, jest zawsze zgodny z tym, co ma być. W związku z tym no tutaj ta sumienność, rzetelność na pewno jest na pierwszym miejscu, ale też bierze czynny udział w promocji bydła białogrzbietego, wystawach, jest hodowcą Bukajów. To jest po prostu historia. Pan Zbyszek, tak, to jest człowiek, hodowca bydła białogrzbietego i w ubiegłym roku, a czy za ten rok, z którym minął, uważaliśmy, że jest najlepszym hodowcą bydła białogrzbietego. Drodzy Państwo, wielkie to dla mnie wyróżnienie, ale i zaskoczenie. Szanowni Państwo, wierzcie mi, że pojęcia nie miałem, że coś takiego nastąpi, że coś takiego w ogóle jest planowane. Jak wiecie Państwo, nie byłem w ostatnim zarządzie, w poprzednim byłem, natomiast nie miałem absolutnie pojęcia, ale tym bardziej, drodzy Państwo, chciałbym podziękować organizatorom. Chciałbym również słowa podziękowania skierować do seniora, pana profesora, bo to też jego zasługa po części, że taki kołodziej ma białogrzbiety. Szanowni Państwo, życzę wszystkim, absolutnie wszystkim hodowcom wielkiego zaangażowania, to wiem, że Państwo macie, ale również to, co pan profesor powiedział, tej rzetelności, tego prawdomówności i tego, co nam po prostu trzeba. Dziękuję przy okazji, drodzy Państwo, za głosy oddane jako członka zarządu. Obiecuję przy okazji, że oczywiście to jest wyzwanie dla mnie i dołożę wszelkich starań, żeby nasz związek, a przede wszystkim hodowla cudownych naszych białogrzbietów, moich ukochanych, zwłaszcza czerwonych, rozwijał się. Dziękuję.